To jak usłyszeliśmy, co sprawiedliwie robili w czasie wojny dla innych ludzi, to stwierdziliśmy, że przynajmniej możemy im zrobić śniadanie, obiadek wielkanocny, pakujemy im żurek, pakujemy im białą kiełbasę, mamy też przeszykowaną sałatkę jarzynową, jajka w majonezie, chociaż tyle możemy zrobić dla tych bohaterów. Kiedy usłyszeliśmy o tym, że Johnny Daniels razem ze swoją fundacją rozwozi zakupy dla sprawiedliwych pośród narodów świata i zobaczyliśmy, że są to osoby w wieku ponad 90 lat, które są zamknięte w domu i nie mogą nawet zrobić swoich zakupów. Zbliżają się święta wielkanocne, są w domach sami, nie mogą ich odwiedzić bliscy. Postanowiliśmy, że chociaż tyle możemy dla nich zrobić, możemy im przynieść Wielkanoc do domu. So I'm super happy to be here. When I heard about what Johnny was organizing for the Righteous Among Nations, I was glad to be able to bring some juices and jars along and to help out with the cooking, which I know how to do. I can't work in the hospitals. It's a super cause and I'm really happy to be here. So we're now here in our Silent Hero taxi. These are one of the British taxis that we've brought here to Poland. And we brought them here to Poland to service the Righteous Amongst the Nations. These black taxis, these iconic London cabs, were brought here to enable the righteous to get around. What we've done is that we've chosen from London, as most of you will know who are watching this, and the part of the process is to enable the righteous to move freely and get around whenever they want and however they want. They call us, we come get them and take them wherever they need. But what we've seen, especially over the last few weeks with the whole issue connected to COVID-19, the coronavirus, is that the righteous rightly are staying at home. And this is something that we're really desperate to help them with as much as we can. So what we've done is that we've turned these vehicles from being vehicles that transport them into being vehicles that transport goods for them. So for the last few weeks we've been bringing them food and supplies and anything that they could possibly need. And we were really lucky that we partnered with our friends at Zwierzyniec restaurant and Nakoguta juices and jams and all other things. And what we've done together with them and our wonderful, wonderful friends is we've prepared full Easter meals for them. In the bags over here, and you would have seen it before, is we made the guys at the restaurant been cooking zurek and jajka and all the meats and everything else that someone would traditionally eat over an Easter meal. And we brought it together, and today we're going to be delivering it to them on Good Friday, the Friday before Easter, which is a big holiday here in Poland, and the righteous, obviously being Catholic, them here in Poland, this is a big day for them. So for us to be able to step up and provide them with the food and necessary items that they need so they don't have to leave their homes is something that we're very, very proud to be able to do. Just 75 years ago, these heroes risked their lives to save our Jewish brothers and sisters. And what an honor it is for us to be able to come this many years later and repay this debt in an absolutely tiny way. We'll never be able to repay the debt which we owe them and the gratitude that we owe these people as human beings, all of us. Owe these people so very much because of what they did, because of how they stepped up, because they did something so truly remarkable. Jakie same piękne rzeczy, jakie ładne świąteczne. I pan Bobka wypije. No bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Proszę, proszę. Ale takie uznanie dla was mam, naprawdę, za bardzo. Proszę, dziękuję, dziękuję bardzo. I tak się cieszę, że tak już dużo osób dostało, a w ogóle z tych paczek bardzo, bardzo ludzie się cieszą. Także naprawdę bardzo wiele robicie i radości takie przed odejściem. Ojej, coś takiego, sama i Johnny kochany, naprawdę. Pokaż nosek, bo nie widać, czy to ty, czy nie ty jesteś. No dziękuję, proszę, że pamiętacie, kochani, naprawdę. Proszę, to jest coś nadzwyczajnego. Boże, Boże, święty. Kochani, proszę, proszę, bardzo dziękuję i jeszcze raz, bo święto Pesach też jest, tak. I życzę wszystkiego najlepszego dla ciebie, dla całej rodziny, dla państwa Izrael, żeby tam był wieczny pokój i żeby kraj się rozwijał i kwitł. Tak jak wszystko piękne jest, także dziękuję kochani wam też za pamięć, za wszystko. Proszę, dziękuję. Serdeczne dzięki. Bardzo proszę. Naprawdę.
Brak mi słów na wyrażenie wdzięczności. Także w imieniu moim i mojego anioła Stróża, czyli wszystkim serdecznie im. Bardzo proszę. Proszę przekazać tym swoim szefom wyrażę serdecznego podziękowania. Bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Proszę, proszę. Oskar, pan żyje. Jak się pan czuje? Jako się żyje. Aby do dobrego końca. No tak. Do dobrego zakończenia. W końcu mnie. No ale dziękuję, bo się tak fatygujecie, ludzie kochani. Zawsze, na was zawsze można liczyć, jesteście. To dobrze. Jesteście niezawodni.